Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Jesteśmy właśnie w McDonaldzie w Bergen op Zoom. Mamy małego gnoma. Hello. Hello. Nadal nie chce jeść. To co dzisiaj zjadł, to zwrócił w aucie, więc później próbowałam, no dostał kilka frytek, nie oszukujmy się. I do tego tubkę, ale ją nie zjadł, jej też nie zjadł całej. I teraz ciacho dostał, ale jak to złączymy w jeden kawałek, to nadal nic nie zjadł. Dzisiaj jedziemy robić zakupy świąteczne. Jestem mega podekscytowana, jak zawsze, jeśli chodzi o święta. Pojedziemy najpierw do second handów, a później do Action i do Big Bazaru. Tam kupimy to, czego nie znajdziemy w second handzie, bo mamy pewne plany i może uda się niektóre rzeczy znaleźć po prostu z drugiej ręki, a jak nie, no to po prostu kupimy w normalnym sklepie. Także myślę, że będzie bardzo fajnie i świąteczny dzień z tego wyjdzie. Także zapraszam was na dzisiejszy filmik. Dobra, a więc życie mnie namówił. Enzo zgubił smoczek. Generalnie Gigi mnie przekonał, żeby przyjść do MediaMarkt, bo wybrał sobie prezent na święta w końcu. I jego prezent wygląda tak i kosztuje 470 euro, więc trochę, że tak powiem, wysuszy moje konto. No ale trudno, sobie w końcu coś wymyślił, coś co mu się przyda i też mi. Czyli to będzie w sumie taki dzielony prezent. Ja na pewno też będę używać. To jest taka malutka kamera z wbudowanym gimbalem, z dodatkowym mikrofonem, czyli to jest dosłownie wszystko, czego potrzebujemy, bo po prostu z telefonem, tak jak teraz nagrywam w sklepie, to trochę taki przypał nagrywać, bo ten mikrofon taki duży, telefon też i czasami ludzie się dziwnie patrzą. Gigi dzisiaj pierwszy raz go puścił w sklepie na ziemię i Enzo, jak już odkrył, że w sklepach może chodzić po ziemi, no to właśnie to się wydarzyło. Nie ma szans wziąć go na ręce, bo jest taki krzyk. Wow! Enzo, co masz? Byliśmy w Action, byliśmy w Big Bazarze i powiem wam, że nie znalazłam praktycznie nic z tego, co chciałam, także jestem bardzo zawiedziona dzisiejszymi zakupami. Coś tam kupiliśmy, także trochę będzie urządzania świątecznego, ale jednak nie tyle, ile bym chciała. Everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas. The first for me. Nie nagrywaliśmy dużo, bo było tyle ludzi i Enzo nam dawał taki ciężki czas. Naprawdę był krzyk, uciekanie i tak dalej, bo Gigi, tak jak mówiłam, pokazał mu, że może spędzać czas na ziemi, jak jest w sklepie, i już później nie było odwrotu, także było dużo biegania za nim i no było dosyć tłoczno, dlatego po prostu było nam ciężko cokolwiek nagrać, ale już wróciliśmy i wam wszystko pokażemy. Ale zacznijmy od naszych prezentów na święta, które otworzymy już teraz. Ja generalnie zawsze od dziecka, w sensie od kiedy pamiętam, zawsze pytałam mamy, czy mi coś kupi już na święta, ale ja to po prostu już wcześniej miałam i jakby wcześniej z tego korzystałam. A druga sprawa jest taka, że długo się zastanawialiśmy, co chcemy dla siebie nawzajem na święta i oboje stwierdziliśmy, że w sumie żadne takie materialne rzeczy nas za bardzo nie cieszą i po prostu chcemy coś takiego, na przykład inwestycja w hobby albo coś po prostu przydatnego, bo nie widzimy sensu, żeby kupić sobie jakiś sweter na święta czy nie wiem, no cokolwiek, jakąś część ubrania, cokolwiek. Nie widzimy w tym sensu. Mamy wszystko, czego potrzebujemy i po prostu wolimy sobie zaoszczędzić pieniądze i, nie wiem, wyjechać gdzieś. Bardzo nam się marzy ostatnio weekend we Francji czy cokolwiek, więc myślę, że bardziej na to przeznaczymy pieniądze, niż żeby wydawać na coś bez sensu. Także pewnie się zastanawiacie, co będzie naszymi prezentami. A więc, to jest nasz wspólny prezent. To jest DJI Pocket 2, to jest Creator Combo, czyli tutaj jest też głośnik taki na Bluetooth, jest tutaj wszystko, jest tripod, wszystko czego byśmy mogli chcieć i ta kamera jest turbo mała, ona ma wbudowany gimbal i myślę, że Gigi wie o tym więcej, ale powiem wam, że zapowiada się niesamowicie. Tutaj w zestawie jest też
soczewka? Nie jestem pewna, czy to się nazywa soczewka. Ale tak dosłownie z angielskiego na polski to będzie soczewka, która sprawia, że po prostu obraz jest bardzo szeroki. I myślę, że to będzie coś dla nas świetnego, coś bardzo, jakby to powiedzieć, rozwijającego w naszej przygodzie na YouTubie. Także zaczynajmy odpakowanie. Ja zaraz przejdę do prezentu, który jeszcze jest dodatkowo dla mnie, cały dla mnie. Wzięłam sobie od razu nożyczki, na wszelki wypadek. Teraz sobie krzywdę zrobię. Zobaczcie, jaka malutka kamera. W ogóle, no wyobraźcie sobie, nagrywanie z telefonem, a nagrywanie z tym. No jest ogromna różnica. To jest taki mały ekranik, na którym ma się podgląd siebie i na pewno jakieś tam ustawienia i tak dalej można tutaj robić. Gigi na pewno już dzisiaj odpali tą kamerę, bo jest tak podekscytowany, on już bardzo długo chciał, namawiał mnie i tak dalej, ale to jednak jest dosyć dużo pieniędzy na coś, co nie jest się pewnym, że na 100% będzie się używać i że będzie się sprawować, dlatego ja byłam sceptycznie nastawiona, ale dzisiaj już mnie przekonał. Dobra, przechodzimy do mojego prezentu. To są słuchaweczki. Generalnie mi takie słuchawki są bardzo przydatne w pracy. Mam jedne, które dostałam na święta chyba 2 lata temu w pracy. Może rok temu? Nie pamiętam. Ale w każdym razie one nie są najlepszej jakości. A ja po prostu sobie słucham podcastów, jak pracuję. I jednak chciałabym, żeby ta bateria była wystarczająca, bo często się zdarza tak, że po prostu mi się rozładowują i nie chcą się ładować i później po prostu, nie wiem, pracuję w ciszy. A tego nie lubię bardzo robić. Lubię jednak zająć sobie czymś jakby bardziej pożytecznym umysł, więc sobie chciałam sprezentować takie słuchawki. Wczoraj mi wyskoczyła ich reklama i teraz jak byliśmy w MediaMarkcie, to już na samym wejściu były, więc po prostu uznałam to za znak, że tak powiem. I one generalnie są w takim kolorze, takim beżowo-różowym, co mi się mega podoba, bo nie są takie widoczne. Gigi ma czarne słuchawki, to są w sumie słuchawki od mojego taty, ja je dałam Gigiemu. Bo ja w tamtym momencie miałam pracę, że ja po prostu nie mogłam używać słuchawek, a Gigi mógł, więc mu po prostu je dałam i później dostałam te drugie z pracy, one są białe i po prostu tak zostało. No ale jednak te z pracy, co dostałam, one nie są najlepszej jakości i po prostu czułam, że potrzebuję nowych, żeby mi to bardziej umilało dni. Więc wybrałam sobie takie. One nie są jakieś, w sensie to nie jest najlepsza wersja, model, ale myślę, że dla mnie będą wystarczające. Tak jak normalnie nie lubię tych takich, wiecie, z tą silikonową wkładką, to teraz stwierdziłam, że takie będą lepsze, bo one mi po prostu nie będą wypadać z uszu. I tak przy tych takich, jak te klasyczne AirPodsy, one też mnie trochę tak, nie wiem, bolą mnie od nich trochę uszy, więc myślę, że te mogą być bardziej dopasowane, jak sobie założę tą małą gumkę. Jestem mega podekscytowana, jak zawsze. Dobra, otwieram. On generalnie, te słuchawki mają wbudowaną Alexę i mają też Google, w sensie, że można sobie po prostu do niego gadać, żeby, nie wiem, żeby podgłośnił, żeby, nie wiem, ustawił budzik na 7 rano i takie rzeczy. Alexa, tak samo, nie wiem, tu jest na przykład Alexa, play hip hop music. Więc dużo opcji. Więcej niż potrzebuję. Na pewno nie będę tego używać. Wątpię, że będę tego używać. Ale kto wie. Nie wiem, dziwnie jest w domu klienta tak po prostu sobie powiedzieć. Dziwnie jest sobie powiedzieć, nie wiem, okej, Google, zrób coś tam. Także otwieramy. Enzo ostatnio ma takie dni, że budzi się co chwilę. W sensie, dopóki my z nim nie śpimy. Jak my już przyjdziemy do łóżka, to przesypia całą noc. Praktycznie w ogóle się ostatnio nie nudzi. W sensie, no, początek tygodnia tak nie wyglądał, ale ostatnie dni no już tak wyglądają i no zanim przyjdziemy do łóżka, to co chwilę płacze, ale to jest tylko takie bardziej przebudzenie i on od razu sam zasypie, więc nie biegniemy od razu, tylko czekamy chwilę, bo może sam się położy spać. Dobra, słuchaweczki, mam nadzieję, że... ale piękny kolor, they're exactly how I wanted. Ok, są bardziej beżowe niż różowe, co jest dużym atutem, bo jest po prostu mega taki kameleon. Nie wiem, bardzo mi się podoba ten kolor. Jest taki zwyczajny. Ale powiem Wam, że dużo bardziej solidne opakowanie.
Nawet bateria jest naładowana. Dobra, wyciągamy, wyciągamy. Ja na pewno sobie wezmę te najmniejsze, bo mam naprawdę małe uszy i te silikonowe wkładki, co ma Gigi, one sprawiają, że mnie tak uszy bolą, a nie wiem, gdzie mamy te wszystkie mniejsze. Nie wiem, może gdzieś mamy, może... Ja nawet się nie skupiałam na tym, żeby tego szukać, bo to są no, już bardziej Gigi'ego słuchawki. Ja sobie ich czasami używałam, jak on nie potrzebował, ale no... Powiem Wam, że naprawdę mnie bolały. Się prezentują, czekajcie, tak ładnie Wam położę na rączkę. Tak się prezentują. Jestem ciekawa, jak wyglądają w uchu. To jest... Nice room, yes. They look also nice? They look big. Dobra, ja sobie od razu zmienię na te mniejsze chyba. Jeszcze raz spróbuję i zadecyduję. Przy dłuższym słuchaniu. Chociaż w sumie jest spoko. I think I'm gonna stay with M. Wiecie co? Jedno sobie na razie zmienię i zobaczę różnicę. Zobaczmy. You hear that big? No, I'm checking the difference, S and M. Na razie zostanę przy M. Jeśli mnie uszy będą od nich bolały... Can I see something? Yes. I think S is smaller. Brawo. Ja zostanę przy M na razie. Jeśli mnie będą uszy bolały, to sobie po prostu wymienię. Ale na razie myślę, że M lepiej pasują do mojego ucha. Także myślę, że będą się super sprawować. Dobra, teraz przejdziemy do świątecznych rzeczy, jakie kupiliśmy. Tak jak Wam mówiłam, jestem trochę niezadowolona z tego, co znalazłam, bo prawie nic nie znalazłam. U kogoś na vlogu oglądałam, dziewczyna mówiła, że ona w listopadzie już patrzyła na ozdoby świąteczne, bo wiedziała, że w grudniu już nie będzie. I wiecie co? Miała rację. Prawie nic nie znalazłam z tego, co widziałam wczoraj na stronie Action i Big Bazaaru. Także byłam bardzo zawiedziona. W ogóle, jak to jest możliwe, że w żadnym sklepie nie ma czerwonych poszewek na poduszki. Jakim cudem? Ja tego nie kumam. Jak gdybym... W sumie jeden dzień sprawdziłam na H&M Home, były, ale na następny dzień weszłam i już wszystkie były niedostępne. To jest takie smutne. Z Shein nie chcę zamawiać, bo by przyszły przed samymi świętami, a to już tak bez sensu. Ja wolę sobie klimat zrobić jakby dużo wcześniej, dlatego tutaj kupiłam takiego Mikołaja. Generalnie jak go wzięłam do ręki, to ogarnęłam, że to jest po prostu chyba do zatrzymywania drzwi albo po prostu, żeby stał na ziemi. Ale ja go wzięłam z zamysłem, że będzie sobie stał tutaj. Ludzi. Że będzie sobie stał na kanapie, bo tutaj brakuje takiego świątecznego akcentu, a myślę, że to mega spoko wygląda. Dlatego tak postanowiłam. I nade mną są lampki. One nie są typowo świąteczne, ale mi się bardzo spodobały, ponieważ są mega ładne. One mają w środku takie ususzone kwiatki, więc będą na cały rok. My uwielbiamy takie światełkowe rzeczy. Są naprawdę ładne. I przechodzimy do reszty rzeczy, bo trochę jednak rzeczy nam udało się znaleźć, tylko po prostu nie wszystko to, co chcieliśmy. I na pewno będziemy dekorować mieszkanie. I później już odpuszczę, nie chcę nic więcej. To, co mamy, to mamy. Już mi się nie chce latać za tymi świątecznymi rzeczami, bo cały czas jestem zawiedziona, że nie znajduję tego, co bym chciała, a nie widzę sensu, żeby zamawiać, bo uwaga, ostatnio zamówiłam sobie rzeczy z Douglasa i moja paczka jest zagubiona, nie wiem, co się z nią stało. Prowadzą dochodzenie w tej sprawie, ale powinna dojść już 2 tygodnie temu i nadal jej nie mam. Pokazuję na śledzeniu paczki, że została dostarczona. Ja jej nie widziałam, byłam w domu o 12:00. Niby została dostarczona o 9:30, nigdzie jej nie było, także jestem trochę wkurzona, ale mam nadzieję, że rozwiążą tą sytuację i że mimo wszystko dostanę to, co zamówiłam, bo mimo wszystko no, z Douglasa rzeczy nie są najtańsze, a bardzo czekam na tą paczkę, ponieważ chciałabym używać to, co zamówiłam. Także na razie jestem trochę zniechęcona do zamawiania, zamawiam jedynie rzeczy dla Enzo z Amazona, bo z Amazona zawsze mi wszystkie rzeczy dochodzą, nigdy nie było problemu, więc tutaj nie jestem zniechęcona, ale jednak do jakichś takich stron, gdzie nie zamawiam non-stop, to się trochę zniechęciłam, więc na razie odpuszczam. Zobaczymy. Gigi też teraz powiedział, że po prostu nie lubi zamawiania przez taką niepewność, że kiedy dojdzie, czy w ogóle dojdzie, czy się nie zgubi, czy wszystko dojdzie w idealnym stanie, tak jakbyśmy chcieli. A jednak jak pójdziemy do sklepu, to jesteśmy panami swojego losu, że tak powiem, i sami jakby mamy wpływ na to, co się dzieje z tymi rzeczami, które kupimy.
Także mam nadzieję, że jednak ta paczka do mnie dojdzie, bo wydaje mi się, że po prostu kurier coś po prostu, nie wiem, coś poszło nie tak, albo zostawił u kogoś innego, kto nie raczył mi przynieść tej paczki. Wiecie, ja nie będę latać po wszystkich sąsiadach, to jest w ich gestii, jeśli zostawiam paczkę u sąsiada, zostawić mi karteczkę, że na tym, pod tym adresem zostawili imię, nazwisko, a nie, że ja mam się domyślać. Raz dostaliśmy taką właśnie karteczkę, że zostawili u innego sąsiada, dlatego po prostu jestem bardzo zdenerwowana tą całą sytuacją, ale mam nadzieję właśnie, że dojdzie, bo mam wrażenie, tak jak mówiłam, że po prostu ktoś może ją sobie zawinął. I też właśnie jak w ten sam dzień, jak wróciłam już do domu, to widziałam, że jedna paczka stała jakby przed drzwiami wejściowymi, tylko że my tam mamy taki jakby, powiedzmy, mini wiatrołap, ale na zewnątrz i taki zakątek po prostu jest zrobiony i tam stała jedna paczka dla innej osoby, ja ją wniosłam do środka właśnie z myślą, że ktoś mógłby, wiecie, zawinąć, bo to jest bardzo łatwo zauważyć taką paczkę, jeszcze wiecie, sobie stoi samotna tak na zewnątrz, no to niektórych może kusić. I nawet nie myślałam wtedy o mojej paczce w taki sposób, ale jak wróciłam do domu i taka dziwna sytuacja, że wiecie, że na śledzeniu już niby jest, a jednak jej nie ma, no to zaczęłam się zastanawiać i wtedy sobie przypomniałam tamtą paczkę. Ale teraz zabieramy się za świąteczne rzeczy, za coś bardziej pozytywnego. Okej, a więc przechodząc do rzeczy tych świątecznych, generalnie ubrałam na siebie polar dzidziego, bo mi się zrobiło zimno jakoś, nie wiem, może ze zmęczenia i też skarpetki zimowe. Także mam na sobie trzy warstwy, pod spodniami mam jeszcze rajstopy i do tego jeszcze to wszystko. Ale nie wiem, jakoś tak zimno mi się zrobiło i jestem senna strasznie, więc to pewnie dlatego. A więc to, co Gigi pokazywał, to było w takim pudełku. To są te światełka takie na sznureczku. One są naprawdę spoko i one kosztowały 5 euro, więc myślę, że cena naprawdę nie jest wygórowana. I świetne jest to, że one są z plastiku, a nie ze szkła, więc jeśli macie dzieci, to polecam. W szczególności. Dobra, tutaj pewnie się zastanawiacie, co ona tutaj ma. A więc mam tutaj gwiazdę betlejemską. Jeszcze jej nie otwierałam. W ogóle przy kasie poszłam z tą gwiazdą betlejemską. To było w kwiaciarni. I nagle tak chciałam zapłacić i tak, wiecie, patrzę, gdzie jest mój telefon. I taką miałam konsternację straszną, bo no nie było szans, że go zgubiłam, bo cały czas byłam w tym jednym sklepie i trzymałam ten telefon. Ale też nagrywałam. I Gigi do mnie przyszedł i powiedział, daj mi mikrofon. I ja mu dałam cały mój telefon razem z mikrofonem. I on przez to, że mamy identyczne telefony, to po prostu nie ogarnął, że to jest mój telefon i zaczął nagrywać moim telefonem, więc miał dwa telefony przy sobie, a nie podniósł ciśnienia. Sama sobie podniosłam. A tutaj mamy mojego kwiatka. To był jeden taki z ładniejszych, bo niektóre w ogóle w trzech sklepach widziałam i we wszystkich były takie lekko ususzone, co takie średnie właśnie jest, ale generalnie nie wiem, czy znacie się może na kwiatach, bo ja nie wiem, czy wrzosy się wyrzuca jakby po sezonie, bo to są takie jesienne kwiaty, czy one jak się je, nie wiem, może powinno się je obciąć, czy wtedy odrastają, co się z tymi wrzosami robi po jesieni, bo nasze już tak przysychają i nie da się ich nawodnić, nie ma szans i nie wiem, co z nimi zrobić, czy je wyrzucić, czy jednak poczekać. Na razie poczekam, a wy dawajcie mi koniecznie znać, co ja mam z nimi zrobić, bo naprawdę nie mam pojęcia. Tutaj sobie rozetnę, sobie ułatwię sprawę. Ale będę musiała wrzosom zabrać doniczkę, bo chyba nie mam żadnej. Taki plastik. Podwyższyć, bo to była taka bardzo mała doniczka, a my to włożyliśmy do tej dużej, ale teraz myślę, że w tej dużej będzie to super wyglądać. A. It's Christmas! No dobra, na razie niech sobie te wrzosy stoją gdzieś i gdzieś.
tyle duża ta gwiazda. Były też takie mniejsze, ale były też takie ogromne, jakich nigdy nie widziałam. Co mnie mega zszokowało, bo nigdy nie widziałam. Ale myślę, że to nadaje bardzo mocno takiego świątecznego klimatu. It's more Christmas vibe, eh? Ludzie nie jest przekonany chyba. We don't have like this in my country. You don't have this? Sure. Maybe you don't know. Not for Christmas, for sure, for me for Christmas. But I think in Poland it's also not traditional. Okay, dobra. Kolejną rzeczą jest świeczuszka cynamonowa. Ona ma ten drewniany patyczek, więc będzie tak skwierczeć, wiecie, jak kominek. A pachnie przecudownie cynamonem. Kocham cynamon. Jest to przecudowny zapach. Także na pewno jeszcze dzisiaj odpalimy. Tylko czekałam, żeby Wam pokazać tak naprawdę. Ona się naprawdę bardzo ładnie prezentuje. Ma jeszcze przykrywkę. A z tą przykrywką to jest historia taka, że ja nie kumam, po co oni robią te przykrywki. Serio. Pomyślałam, że może po to, żeby kurz nie wlatywał do świeczki, bo to później brzydko wygląda. Bo innego sensu nie widzę. Bo no, nawet otwarta lepiej wygląda. W sensie, po co tak robić? Dobra, kolejną rzeczą. To jest w ogóle, to jest od świeczki. Ja stwierdziłam, że ja sobie tutaj chcę jakieś słodycze powkładać, żeby sobie postawić na stole. Właśnie tak na taki świąteczny czas. Więc sobie ją, wiecie, rozpuściłam ten wosk, wymyłam. I teraz mam tutaj Raffaello. I kupiłam jeszcze takie coś. I w sumie trochę żałuję, bo na początku plan był taki, żeby kupić taki płaski złoty talerz, bo go widziałam na stronie, ale go tam nie mieli. Więc zobaczyłam to i mi się spodobało i w sumie to kupiłam, ale żałuję, że jest takie małe i takie zabudowane, bo nie wiem, jak w tym poukładać rzeczy, serio. Tak jak teraz było, to chyba jest najlepsza opcja. To chyba było razem z tym. Nie wiem, jak to inaczej zrobić. Te szyszki to już miałam wcześniej, rok temu je kupiłam, ale no myślę, że to jest najlepsza opcja i tak po. Wiem, plan był, żeby to stało na środku i żeby tak ładnie się reprezentowało samo sobie, ale no nie podoba mi się. Żałuję trochę. No ale trudno, teraz będę musiała jakoś sobie z tym poradzić, bo nie wracamy do Action. Już powiedziałam dziecku, że ja tam na pewno nie wracam przez długi czas, bo tam jest tyle dużo, jest tam po prostu bardzo dużo rzeczy. Bardzo łatwo jest się rozkojarzyć, kupić mnóstwo rzeczy, które nie są potrzebne. I właśnie tak jak ja zrobiłam dzisiaj, po prostu popełniać błędy. A to jest, tam się tak wydaje, że wiecie, 3 euro, 4 euro, 5 euro, ale bardzo szybko się z tego robią bardzo duże kwoty. I później jesteśmy my z tymi rzeczami w domu i nie wiemy, co z nimi zrobić, bo w sumie jest ich za dużo. Kupiłam jeszcze poza chemią do domu, w sumie nie chemią, bo kupiłam ocet, sodę i płyn do naczyń. Bo teraz z Enzo staram się nie używać tych takich mocnych chemikaliów, bo ja sama jak z nimi pracuję, to po prostu czuję, że mnie czasami dusi, więc nie chcę tego używać u siebie w domu. Kupiłam Enzo taką świąteczną piżankę. Generalnie to była jedyna w jego rozmiarze. Taki elfik będzie słodki. Nie widziałam żadnej innej w jego rozmiarze, a też Beka, bo oni robią te piżanki od rozmiaru 56 do 80, czyli jego rozmiar to już był taki ostatni i nawet nie było szans, żeby wziąć 86, gdzie na pewno dłużej bym w tym pochodził. No a to będzie tak idealnie, myślę, że na święta i już w ogóle nie dłużej. No ale w sumie jest świąteczna, więc to nic takiego, dlatego ją wzięłam, bo mi się po prostu podoba wizja, że patrzcie, taki mały elfik sobie tam podejdzie i się dobierze do prezentu. No, także myślę, że mega słodkie. Ale ta piżamka bardzo tania, bo 5 euro kosztowała. Także nie było mi szkoda. Ale w ogóle wyjęłam ją z opakowania i tak chciałam do Enzo ją przyłożyć w sklepie. A ten zaczął uciekać, wyginać się, krzyczeć. Było ciężko. Tutaj jest taki mały sneak peek, bo moja mama sobie zażyczyła zdjęcie dla Enzo. Więc kupiłam taką ramkę. Tutaj są takie, wiecie, klamerki. Tutaj mogę powiesić zdjęcia. Ja mam więcej takich klamerek. I myślę, że to będzie fajnie wyglądać. Były też takie, wiecie, takie klasyczne, jak my tutaj mamy. Tą ramkę. Ale nie chciałam.
chciałam czegoś takiego, chciałam coś bardziej oryginalnego, że jak już robię jednak taką ramkę, no to żeby była jakaś taka bardziej wyszukana. Co my jeszcze powiedzieliśmy? A, tego Mikołaja. Mi się generalnie wydaje, że to jest do drzwi, żeby je zatrzymać, bo jest mega ciężkie na dole, albo po prostu, żeby położyć na ziemi, ale mi on się mega spodobał. I stwierdziłam, że go tak sobie na to położę, bo tak jak Wam mówiłam, tutaj jest strasznie pusto, jeśli chodzi o święta. A ja bym jednak chciała tutaj dać jakiś świąteczny akcent i myślę, że on mega fajnie tutaj wygląda, fajnie się komponuje z tą kanapą. Co jest kolejną rzeczą? Tutaj stwierdziłam, że postawię coś takiego. Czekajcie. Zrobimy tak i tak. Myślę, że to ładnie wygląda i jest taki, wiecie, akcencik. Więc nie jest ani za dużo, ani za mało. Takie coś kosztowało 3 euro. Więc myślę, że też nie jest źle. Te światełka zawsze można wyjąć i gdzieś indziej je wsadzić, także spoko. Bardzo mi się to podoba, serio. Nie jest takie jakieś, nie wiadomo jak sztuczne, w ogóle to jest sztuczne, generalnie. Ale jak tak stoi, to w ogóle nie wygląda. Tylko nie trzeba schować. No, ale bardzo mi się podoba i myślę, że fajnego wyboru dokonaliśmy. Zapraszam, avant sesji uple. Kupiliśmy jeszcze dwie folie. Kupiliśmy ją w pierwszym sklepie, do jakiego poszliśmy i w sumie trochę żałowałam później, bo widziałam lepsze. No ale już trudno. Ta jest dla Enzo, bo to jest kubuś puchatek, taki świąteczny, zobaczcie tu. To jest przeuroczy, tutaj jest kłapouchy, prosiaczek, tygrysek, także myślę, że mega spoko. Jest choinka, mega urocze, także na pewno będę miała dużo frajdy z pakowania jego prezentów, takie te. Chociaż on i tak nie zwróci nawet na to uwagi, ale frajda dla mnie. Muszę chować, bo Enzo się do tego dobrał i nas nawalał, że tak powiem, tymi papierami. I co jeszcze? To chyba wszystko. Nie wydaje się, że coś jeszcze kupiliśmy takiego świątecznego. Robiliśmy takie też zakupy, że kupiliśmy jakieś przekąski dla Enzo, bo się wszystkie pokończyły. Serio, mam jakieś zaćmienie, ale trochę, bardzo dużo rzeczy kupiliśmy, wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy, ale nie wiem, mam jakieś zaćmienie i serio nie pamiętam. Moi kochani, na dzisiaj to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jest mi strasznie przykro, że nie udało mi się za dużo nagrać na zewnątrz, poza domem, ale po prostu z Enzo, z jego tempem i z ilością ludzi nie było szans. Także przepraszam Was za to, ale no niestety dzisiaj filmik bardziej z domu. I mam nadzieję, że podoba Wam się ten świąteczny klimat, że podobają Wam się nasze ozdoby. Dajcie mi znać, może macie jakieś sugestie w sumie, co jeszcze moglibyśmy zrobić, żeby uzupełnić, wiecie, jakimiś świątecznymi dekoracjami. Może jednak się wybiorę wtedy do sklepu. Jeśli filmik Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to możecie to zrobić teraz. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzę Was w następnym filmiku. Pa!